całym procesie rozwojowym dziecka potrzeba takiego stworzenia atmosfery, poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia, tego, żeby dziecko rzeczywiście miało możliwość pełnego rozwoju. I to przede wszystkim mają uczynić rodzice. Oni mają także pomóc dziecku odkryć świat, możliwości własne, zdolności. Także mają być tymi, którzy będą rozwijali i pomagali mu rozwijać jego zainteresowania, pragnienia, bo to pozwoli dzieciom w przyszłości zrealizować ich powołanie, odkryć to, do czego są powołani, by wejść w dorosłe życie i tam naprawdę się zrealizować. Ale co jest i co się dzieje, proszę Państwa, kiedy ojciec zagląda do kieliszka, kiedy mama jest ciągle pogrążona w depresji, a kiedy może jest inaczej, rodzice kochają za bardzo lub przeciwnie, w ogóle nie zwracają uwagi na dziecko. A może nie dzieje się nic z tych rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, ponieważ rodzice nie widzą w ogóle żadnego problemu. A może jest jeszcze inaczej. W którymś momencie rodzice, chcąc realizować własną wizję dziecka, nie pozwolili dziecku być po prostu sobą. Jakie mogą być konsekwencje, kiedy to rodzice mają pomysł na życie dziecka, absolutnie nie wsłuchując się w to, czy dziecko się z tym zgadza? Jakie jest Państwa doświadczenie? Zapraszam, dzisiejsza rozmównica właśnie na ten temat. Dzisiejszy temat spotkania zainteresuje z pewnością zarówno rodziców, jak i dorosłe już dzieci. Chcemy porozmawiać o tym, jak dalece marzenia rodziców dotyczące przyszłości swojego dziecka mogą zniszczyć rozwój, zainteresowania, w końcu życie swojemu dziecku. Gdzie stawiać granice? Ile można wymagać od dziecka i jak dalece ingerować w jego zawodowe plany? Mam pomysł na Twoje życie. Zaprasza ksiądz Grzegorz Kudlak i czeka na telefony. 22 453 57 75. Maile: rozmownica@religia.tv i połączenie w Skype'ie rozmownica.religia. Proszę Państwa, no właśnie to pytanie, które zostało już dzisiaj zadane przed chwilą w tym wstępie, gdzie stawiać granice, jak stawiać granice, jak rozpoznawać to, co naprawdę jest potrzebne dziecku, a kiedy powinniśmy się zatrzymać, kiedy rodzice powinniście się zatrzymać i powiedzieć, coś się dzieje nie tak ze mną, z moimi oczekiwaniami, z moimi emocjami, z moim pomysłem na świat mojego dziecka. Jest dzisiaj taka tendencja, proszę Państwa, kiedy sobie w tym pędzie życia mamy taką świadomość rozwoju dzieci. Znaczy, to nie jest zła myśl, to jest bardzo dobre, żeby dzieci, to jest taki okres, w którym też warto eksperymentować, czy dziecko będzie bardziej lubiło karate, czy może szkołę muzyczną. I bywa tak, że po paru lekcjach okazuje się, że ani to, ani to. I wtedy świetnie, jeśli to dziecko wybierze, jeśli to dziecko powie, no nie jestem w tym dobry, no chyba, że rzeczywiście jest tak, że trzeba przejść przez różne etapy również tego procesu niechęci, bo przecież, żeby cokolwiek wyćwiczyć w życiu, trzeba naprawdę się napracować. Natomiast to jest ta sytuacja, w której z jednej strony jest coś dobrego, bo dbamy o rozwój własnych dzieci, natomiast najgorsze jest to, kiedy to jest taka sytuacja, kiedy my próbujemy nadrabiać coś, czego sami nie osiągnęliśmy. Mamy jakieś poczucie tego, że w życiu nam się coś nie udało. Wtedy, kiedy chcemy, żeby wciskać dzieci w to, w co one nie chcą być wciskane, kiedy czynimy z ich dzieciństwa koszmar, polegający na tym, że odbiera się im dzieciństwo, z nauki pływania zawozi ich się do szkoły muzycznej, ze szkoły muzycznej na tańce, z tańcy na jakieś warsztaty teatralne, bo gdzieś w naszej głowie kiełkuje taka myśl, ja wiem, co jest dla ciebie dobre, ja wiem, że ty teraz jest ci ciężko, ale to przecież ty musisz słuchać mnie, bo ja realizuję twoją wizję. To jest sytuacja, która sięga bardzo głęboko, tak jak mówię, to nie jest jak gdyby wylanie dziecka z kąpielą i powiedzenie nie róbcie tak Państwo, bo nie, to by było też niesłuszne. Natomiast jak Państwo rozpoznajecie te potrzeby Waszych dzieci, jak
drodzy dorośli, dzisiaj patrzycie na swoje życie w kontekście właśnie takiego myślenia za rodziców, jak państwo postrzegacie to, jak rodzice mieli pomysł na wasze życie, począwszy od waszych zainteresowań, szkół, studiów, akceptacji współmałżonka, narzeczonego, narzeczonej, pomysłu na wesele, jak mieli skwaszone miny, kiedy nie robiliście tego, czego oni chcieli, jak są poobrażani, kiedy nie zrobiliście tego, na co oni poddawali wam pomysł, jak przy każdej okazji próbują wam pokazywać, że właśnie w waszym życiu jest tak, a nie inaczej, tylko dlatego, że przecież nie zrealizowaliście ich wizji. Jak się z tym czujecie? Jak to jest być w takiej relacji z rodzicami? Jak taką relację uzdrowić? Jak spróbować zawalczyć o siebie? Jak stanąć wobec tej sytuacji z taką odwagą też? Bo bardzo często spotykam się też z takim poczuciem pewnie też słusznego pojmowania czwartego przykazania czci ojca swego i matkę swoją. I bardzo często jak gdyby te zgrzyty pozostają na poziomie emocjonalnym niewypowiedziane. To znaczy boimy się nie urazić, zaciskamy zęby, udajemy się tam, gdzie rodzice. Oczywiście im młodsze dziecko, tym większy problem jest, prawda, w przeciwstawieniu się, ale wyobrażam sobie te rozwojowe okresy, poszczególne, kolejne, wieku dorastania, później wchodzenia we wczesną młodość, kiedy zaczyna się sytuacja oderwania się z takiego toksycznego domu, tak? Kiedy te potrzeby nie są zauważane, kiedy te potrzeby są ignorowane, kiedy te potrzeby są wręcz, nie pozwalają rodzice mieć tych potrzeb, ujawniać tych potrzeb. Niesamowicie, i to polecam wszystkim państwu, jeśli odkryjecie coś w tych słowach, John Bradshaw w swojej książce, zresztą to jest specjalista od takiego leczenia tego, on sam był doświadczony taką przemocową sytuacją własnego domu, właśnie emocjonalną przemocą. W książce Powrót do wewnętrznego domu mówi tak: zadano nam duchową ranę. To, że rodzice nie pozwalali nam być sobą, było najgorszą krzywdą, jaka mogła nas spotkać. Nie było w porządku się gniewać, odczuwać lęk, smutek, a nawet radość. Nie było w porządku, kiedy nie lubiło się księdza. Nie było w porządku, kiedy się myślało to, co się myślało. Chciało to, co się chciało. Czuło to, co się czuło. Nie było w porządku wyobrażanie sobie tego, co sobie wyobrażałem. Niekiedy nie było w porządku wiedzieć i widzieć to, co widziałem. Nie było w porządku być sobą. I Bradshaw mówi, to jest duchowa rana, tak? To jest ta sytuacja, w której w dorosłym życiu się to ciągnie za mną i ja sobie nie mogę z tym dać rady. To jest ta sytuacja, w której coś nam w życiu nie wychodzi, a my nie wiemy dlaczego. Jest depresja, jest nieumiejętność nawiązywania kontaktów, jest sytuacja, w której nie umiemy zagrzać miejsca, jesteśmy na studiach i nie wiemy, czy akurat jest też ten kierunek nasz, mimo że to jest piąty rok. Zaczynamy kolejne studia, nie wiemy, co mamy robić, bo kolejne studia okazują się również niewypałem. Co takiego dzieje się w człowieku, że musi sobie w tym momencie odpowiedzieć na pytanie, co takiego stało się w twoim życiu, że jesteś dzisiaj zalękniony, nie jesteś sobą, nie umiesz nawiązywać tych relacji, nie umiesz stanąć w prawdzie, bo gdzieś jednak wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest mój dom. Są relacje w tym domu, są naciski w tym domu, są oczekiwania, które na przykład nigdy nie zostały wypowiedziane. To jest tak, że to nie są wypowiedziane oczekiwania. To bywa tak, że te wypowiedzi są słyszane gdzieś bardzo głęboko w naszych emocjach. Na Facebooku ojciec Marek Kosacz, niektórym państwu na pewno znany, prowadzący nasz program w przeszłości, ojciec dominikanin, powiedział tak: mama mi chciała kupić motorynkę, żebym wrócił z zakonu do domu. No, ciekawe. Czyli tylko, żeby ojciec wrócił. No, ciekawe to jest, ale to też jest taka postawa, z tym uśmiechem pewnie żartobliwie, ale ja znam, ojciec Marek mi tutaj przypomniał inną sytuację, kiedy jeden z adeptów przyszłych do kapłaństwa wstąpił do seminarium, no i na drugim czy trzecim roku
stwierdził, że to nie jest jego droga i wystąpił z tego zakonu. Mama nie wpuściła go do domu z powrotem. Mama powiedziała, że od tej chwili go nie zna. Nie pojechała w przyszłości na jego ślub, nie chciała znać jego przyszłej żony i dzisiaj ten chłopak, ta rodzina funkcjonuje bez obecności jego matki. Wyrzekła się go, bo mamusia miała pomysł na jego życie, a on tego pomysłu nie zrealizował. Jak on mógł tak nie zrealizować tego pomysłu, tak? Jak on mógł sobie wybrać, prawda, swoją drogę? Wiecie państwo, to są dramaty. Oczywiście my mówimy, to jest patologia, głęboka patologia. Oczywiście w imię religijności, własnego takiego poczucia, że się tutaj stoi na straży jakiejś moralności, ale gdzieś emocjonalna patologia, która polega na tym, że jest granica, w której ktoś może za kogoś brać odpowiedzialność. Gdzie ta granica jest? Gdzie ta granica przebiega? Jak państwo bardzo troszczycie się o te własne pociechy, jaki macie pomysł na ich życie? I czy ten pomysł nie jest wtłaczaniem ich gdzieś w jakieś foremki, do których oni chyba nigdy nie będą pasowali? To są bardzo istotne pytania, dlatego że ta nasza historia życia, w której my żyjemy, wchodzimy w rodziny, w małżeństwa, te nasze oczekiwania, te nasze domy, w których ktoś naciskał, zresztą mam nadzieję, że w programie będziemy mówić, jak to się dzieje w tym łańcuszku, prawda? Łańcuszku, że ktoś dorasta i zaczyna mieć jakieś oczekiwania, których może nie zrealizował on, nie wiem, wobec swoich rodziców, więc on próbuje wciskać to w zupełnie inną rzeczywistość. I to są te pytania, które ja myślę, jeśli sobie zadajemy, jak gdyby uczciwie, to też w tych pytaniach musimy szukać ważnej odpowiedzi. Ja myślę, że pomoże nam w odpowiedzi na tego typu pytania nasz gość, którym jest pani Elżbieta Łozińska. Witam pani Elżbieto, halo. Witam, dobry wieczór. Kłaniam się. Pani Elżbieta jest szkoleniowcem, doradcą pedagogiczno-psychologicznym, prowadzi pani różne treningi i pani rodzicom na takich treningach myślę, że mówi taką rzecz, która może ich zaszokować. Mianowicie zadaje im pani pytanie, czy jakie oni chcą mieć dzieci, chciane czy niechciane. W czym leży jak gdyby istota tego chciane, niechciane, bo to jest szokujące. Przez rodzica uświadomione sobie nawet mogą być w pierwszej chwili oburzeni, jak to, prawda? Bo to jest coś bardzo głębokiego, kiedy my gdzieś wewnątrz się nie chcemy nawet sami przyznać, że moje dziecko może być niechciane. Znaczy tutaj powiem tak, że paradoksalnie jak zadaję grupie osób dorosłych pytanie, czy lepiej być chcianym czy niechcianym dzieckiem, no pada odpowiedź, że lepiej być dzieckiem chcianym. Natomiast w trakcie wykładu czy warsztatu, kiedy próbujemy rozwinąć, bo myślę, że to co znaczy być dzieckiem niechcianym, no to każdy dokładnie wie. Natomiast jak również obciążające może być bycie dzieckiem chcianym, to już właśnie nie jest takie oczywiste. Czyli tu jest taki fajny, pani ma świetny sposób, bo najpierw wszyscy mówią, chcemy, żeby nasze dziecko było chciane, ale jak się dowiadują, jakie mogą być konsekwencje w ich życiu dorosłym, to się okazuje, że już tak nie chcą bardzo, żeby było do końca chciane w rozumieniu takim, jak oni myślą, prawda? To znaczy przede wszystkim idąc troszeczkę dalej, tak nawet etymologicznie w języku polskim, znaczy chcę mieć dziecko, chcę mieć chłopca koniecznie albo dziewczynkę, chcę, żeby było zdrowe, trudność z przyjęciem dziecka chorego, chcę, żeby rozwijało się tak, a nie inaczej, później również chodziło na takie, a nie inne zajęcia dodatkowe, miało takich, a nie innych kolegów. No idąc dalej, na przykład chcę, żeby było adwokatem albo poszło na farmację i dziedziczyło po nas aptekę, bo po to całe życie pracowaliśmy, żeby nasze dziecko poszło na przykład naszym śladem. I w tym momencie, jak tak spróbujemy na to spojrzeć, że dziecko chciane bardziej realizuje potrzeby, często też niezaspokojone potrzeby z pokolenia rodziców, kiedy byli dziećmi zaniedbanymi lub żyli w innych warunkach, kiedy nie mogli tak rozwijać pewnych możliwości, jakby się wydawało, każde kolejne pokolenie trochę pozornie mamy wrażenie, że ma ciągle lepiej, prawda? I bardzo często mówią, ja nie miałem takich szans, a ty nie wykorzystujesz. I kiedy wtedy w taki sposób spojrzymy na dziecko chciane, wtedy widzimy to jako takie bardzo duże obciążenie. Tym bardziej, że często stoi za tym taka manipulacja, kiedy rodzice, ale przecież my tak cię kochamy, my się dla ciebie tak poświęcamy,
a ty właśnie nie chcesz realizować naszego pomysłu, naszego scenariusza na twoje życie. I myślę, że i tutaj zawsze staram się poprowadzić tak i spuentować taką pracę, czy to warsztatową, czy wykładową, tym, że właśnie nie rzecz w tym, żebyśmy byli dziećmi chcianymi czy niechcianymi, ale dziećmi przyjętymi. Tutaj można powiedzieć, no jaka różnica między tym chcianym a przyjętym, ale jednak jest bardzo duża, ponieważ przyjęcie to wpisuje się w to również w słuchanie, czego ty potrzebujesz. Jak ja mam tobie towarzyszyć w rozwoju, a nie jaki ja mam pomysł na to, jak ten rozwój ci najlepiej zorganizować. Można powiedzieć, postawa przyjęcia ułatwia dialog. Tak jak w postawie dziecka, właśnie kiedy rodzic traktuje dziecko jako chciane, jest dużo monologów. Szczególnie nawet rozmowa dorosłego dziecka ze swoim rodzicem, czy to przez telefon, czy osobiście, to są monologie ze strony rodzica, często pełne czasami również pewnych żalów, wyrzutów. Natomiast kiedy jest postawa przyjęcia, czy to małego dziecka, czy później właśnie też osoby dorosłej, mamy okazję na dialog, bo pytamy siebie wzajemnie, a czego ty potrzebujesz? Jak ty to sobie wyobrażasz? I wtedy możemy też dyskutować, bo są też sytuacje, kiedy trzeba postawić granice i powiedzieć, nie podobają mi się twoje pomysły, może też konsekwencje, ale te konsekwencje nie są mówione w formie gruźb, w formie obrażania się, ale w kontekście pokazywania pewnej ścieżki. Ja mówiąc szczerze, to tak zastanawiałam się nawet dzisiaj myśląc o audycji, nad takim, można by powiedzieć, pewną taką metaforą. To jest troszeczkę tak, że myślę, że te granice muszą dotyczyć pewnych zasad, pewnych wartości, ale to jest trochę jak ze znakami drogowymi. Możemy powiedzieć komuś, jedź tą drogą i koniecznie musisz jechać Kołłątaja, Kościuszki i Sienkiewicza, bo to się nie da. A tak naprawdę chodzi o to, że można pojechać inaczej, trzema innymi ulicami, dojechać w to samo miejsce, może dwie minuty później. Najważniejsze, żebyśmy przestrzegali zasady ruchu drogowego. Pani Elu, myślę sobie tak w tym, co pani mówi, czyli myślę sobie o takim chcianym dziecku z tymi wszystkimi złymi konsekwencjami, że jak to dziecko się obudzi, to ono ucieknie od takich rodziców. I w dorosłości właśnie to jest ten model, w którym dzieci zbyt szybko na przykład ujawniają swoją samodzielność, odcinają się od takich toksycznych rodziców i mówią, ja nie chcę, żebyś ty miał pomysł na moje życie, ja nie chcę być chciany, tylko ja chcę być przyjęty, tak? Nawet jest ten problem, że nawet jeśli wśród tych wszystkich scenariuszy pisanych dziecku jest parę pomysłów bardzo dobrych. Dobrze byłoby, gdyby dziecko nawet poszło za tymi mądrymi sugestiami rodziców, ale ponieważ jest postawa właśnie takiej dużej ingerencji, postawa nieznoszenia sprzeciwu, że w tym momencie trudno jest wybrać te dobre wskazówki i dziecko w swoim buncie odrzuca wszystko, co jest trudne. A natomiast kiedy jest postawa przyjęcia, dziecko jest wtedy łatwiej uszanować granice i owszem, czasami się nie zgodzić, gdzieś tam się kłócić nawet z pewnymi propozycjami rodziców, ale jednak rodzice mają rację, to ma jakiś sens i to może już poczuć małe dziecko, nastolatek, także dorosłe dziecko. Natomiast kiedy właśnie jest dużo takiej ingerencji, a przede wszystkim też właśnie też również takiej manipulacji i obrażania się, to trudno jest to po prostu przyjąć. Czy to jest tak, że tacy rodzice, którzy kierują się tą zasadą chcianego dziecka, mogli sami doświadczyć właśnie tego modelu, takiego nacisku? Czy to jest tak, że oni w ten sposób realizują czegoś, czego oni sami nie zrealizowali w życiu, mają do siebie gdzieś po cichu pretensje? To też tak bywa? Ja myślę, że to tak patrząc już systemowo na rodzinę, no nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że tutaj prawie bym powiedziała matematycznie można by zrobić wszystkie możliwe konfiguracje, prawda? Dziecko niechciane traktuje swoje jako chciane, dziecko chciane traktuje w drugim pokoleju jako chciane albo niechciane. Myślę, że tutaj kombinacje, mówię, nawet z matematycznego punktu widzenia, myślę, że są wszystkie możliwe. Natomiast inna jest dosyć ważna, że na to chciałabym zwrócić też uwagę, że w rodzinie, w której jest na przykład więcej niż jedno dziecko, może się tak zdarzyć, że jedno dziecko jest chciane, drugie jest chciane, albo jedno chciane, drugie przyjęte. Pierwsze przyjęte, drugie niechciane lub chciane. I myślę, przyglądanie się takim konfiguracjom może być też ciekawsze i myślę, że to też często jest mobilizacja dla rodziców do pracy nad tym,
aż mają czasami takie poczucie, jak to jest, że moje jedno dziecko się tak rozwija, mamy z nim dobry kontakt, a drugie nie. Mhm. I może to nastąpić, że to jedno właśnie idzie taką swoją drogą, jest szanowane pod względem indywidualnym, a drugie jest takie chciane. Mhm. Albo jedno z rodziców tak traktuje. Mhm. Więc tutaj to może też wpływać na relacje między rodzeństwem. No bo takiemu pacjentemu jest łatwiej w życiu, a temu chcianemu troszeczkę inaczej. I też relacja pomiędzy tymi dziećmi, nawet później jak są osobami dorosłymi, jest trudna. I myślę, że to byłoby ciekawsze się temu przyglądać. Natomiast jakie są korzenie tego, to myślę, że one mogą być naprawdę bardzo, bardzo różne. Mhm. Wiemy, że pokoleniowo różne sprawy możemy przenosić w bardzo różnie. Więc tutaj no, w psychologii nie mamy jednych takich... Mhm. Jasnych prawideł, które się rzeczywiście sprawdzają, więc tu byłabym ostrożna w takim sensie. Tak, bo ja celowo zadaję to pytanie, dlatego że my chcemy też wchodzić w takie tory myślenia i mówić, mnie to nie grozi, tak? To o tej sąsiadce to groziło, ale ja przecież to, prawda, setne zajęcie dla swojego dziecka znajduję i na pewno mi to nie grozi, bo przecież ja nie myślę w ten sposób. Natomiast myślę, że też jest ważne w tym, żebyśmy sobie uświadomili i co rodzice, kiedy mają taki niepokój, kiedy przychodzą rodzice 15-latka do mnie i oni mówią, my nie mamy problemu, to dziecko ma problem, że siedzi przed komputerem, tak? No co my, prawda, mamy zrobić? No, miałem ostatnio taką rozmowę i to jest problem, bo ani razu nie rozmawialiśmy podczas tej rozmowy o dziecku, chociaż oni się wyrywali wielokrotnie. Co rodzice mogą zrobić? Dlatego, że to, co pani mówi, ja mam nadzieję, że uświadamia naszym słuchaczom, widzom, to, co się dzieje w nich, a nie w ich dzieciach, prawda? Czyli pani jest świadkiem takich, nie wiem, przemian, sytuacji, w której ludzie dorastają i wracają do domu i mogą być naprawdę inni? Znaczy przede wszystkim mogą zacząć od tego, żeby prowadzić z dzieckiem dialog i też wsłuchiwać się w potrzeby dziecka. To zresztą się udało też bardzo fajnie opisać Państwu gajdom w książce Rodzice w akcji, gdzie jest właśnie jeden z przykładów taty, który zaczął towarzyszyć swojemu dziecku, co zaczęło polegać na tym, że do nastolatka po prostu przychodził do pokoju, siadał na skraju tapczanu i po prostu siedział. I w pewnym momencie za którymś wieczorem syn się w końcu odwrócił od komputera i zaczęli rozmowę. Mhm. I tak to się, więc myślę, że zaczyna się to po prostu również od rozmów. Czasami bym powiedziała, że paradoksalnie też dobrze się jest przyjrzeć relacji małżeńskiej, ponieważ bardzo często też rodzice siebie wzajemnie w małżeństwie traktują jako chcianą żonę lub niechcianego męża. Mhm. Kiedy między sobą nauczą się tego dialogu, będzie im łatwiej również wejść w dialog ze swoim dzieckiem, bo ja doświadczyłam takich sytuacji, kiedy rodzice właśnie wracali, albo nawet ojciec wybierał się na jakiś weekend z synem nastoletnim i po prostu w którejś godzinie wędrówki po górach zaczynała się rozmowa, ale przede wszystkim zaczynała się rozmowa tego: synu, powiedz mi, czego ty tak naprawdę ode mnie oczekujesz? Mhm. Czego ci tak naprawdę najbardziej brakuje? Mhm. Jakiego tatę sobie wymyśliłeś a jakim ja jestem? Mhm. I wtedy, kiedy próbujemy na ten temat rozmawiać, to właśnie to jest też kwestia w momencie przyjęcia tych treści. Mhm. Bez względu na to, co dziecko powie, to przede wszystkim ja kiedyś doświadczyłam takiej pracy z takim małżeństwem, gdzie też była skomplikowana sytuacja, bo starszy syn był dzieckiem z pierwszego małżeństwa. I właśnie na wszystkie jego bunty nastoletnie była zawsze taka, kiedy on mówił, no bo się bardziej zajmujecie tym młodszym. Bo czym oni tłumaczyli, ale przecież jak ty byłeś młodszy, też się dużo tobą zajmowaliśmy. Gdzie zaproponowałam, dobrze, ale zatrzymajcie się nad tym i powiedzcie mi, dobrze, ale czego ci tak naprawdę teraz brakuje? I nagle się okazało, że po serii tłumaczeń się rodzice tak naprawdę weszli w dialog w końcu z synem. Mhm. I on rzeczywiście powiedział, że on potrzebuje tego i tego, potrzebuje... Mhm. To rozmów, mimo że już jest o wiele większy, albo potrzebuje również tego, tato, ale ja bym tak chciał, żebyś ze mną pojechał do skateparku i zobaczył, jak ja jeżdżę na desce, nie? Po prostu. Nagle się okazało, że tak, że tata, który może pójść i wygląda, on nie wiedział, co zrobię, mówię, no to proszę wziąć aparat i zrobić filmiki synowi, jak jeździ, nie? I razem później pooglądajcie, albo nawet wrzućcie to na YouTube'a wspólnie. I nagle się okazało, no to jest pomysł, że... Można, i myślę, że to jest właśnie kwestia znalezienia klucza do swojego dziecka poprzez tego, jaki jest jego świat, a nie jaki jest nasz świat. Czyli my czasami mamy tak, że mamy takie poczucie, że nasze dziecko się oddala, ale my w żaden sposób nie próbujemy wejść w świat dziecka. Mhm. I to jest tak w komunikacji z małym dzieckiem, że trzeba siąść z nim razem na dywanie i po prostu zacząć się bawić. Tak później z dzieckiem starszym również. Po prostu trzeba zacząć spędzać czas. Czasami potrzeba kilkudziesięciu godzin. Mhm.
spędzony wspólnie, żeby ten dialog w końcu nastąpił, ponieważ dla dziecka to może być w ogóle odkrywcze i dziwne. Tak jak było właśnie tutaj, proponuję, właśnie można znaleźć to w książce Rodzice w akcji. Jest bardzo ciekawie, autentyczny przykład właśnie opisany sytuacji ojca, który odkrywa, co to znaczy przyjmować swoje dziecko. Pani Elżbieto, cudowne wprowadzenie do dzisiejszego tematu, ale również na koniec już zachęcamy rodziców do tego, żeby poszukiwali pomocy dla siebie i na przykład jaką by pani proponowała im pomoc? Jakie typy warsztatów, co pani robi? Bo niekoniecznie, wie pani, do pani dotrą, ale niech poszukują tego typu rzeczy, które będą ich rozwijały. Co pani robi i gdzie? Znaczy ja jestem w Wrocławiu działam głównie na terenie Wrocławia, choć też jeszcze w sumie po całej Polsce z warsztatami. Ale powiem tak, bardzo krótko, nawet pomysł wiele lat już temu stworzony, szkoły dla rodziców na podstawie książki Co robić, żeby dzieci nas słuchały. Tak. Właśnie podstawowej komunikacji, nie oceniaj dziecka, oceniaj zachowanie. Właśnie wsłuchuj się, rozmawiaj. Począwszy od tego i myślę, że każdy dobry warsztat na temat komunikacji jest przydatny, a nawet bym powiedziała właśnie to wszystko, czego małżonkowie uczą się na przykład w dialogach małżeńskich, przełożyć na rozmowę z dzieckiem, może niekoniecznie zapalać świeczkę, tak jak jest to między małżonkami, ale właśnie zapalić coś innego wspólnego albo pójść we wspólną przestrzeń, czy to podwórka, sportu, gór. Więc myślę, że wiele takich pomysłów właśnie, czy szkoły dla rodziców, czy nawet powiedziałabym to, co proponują spotkania małżeńskie, wprowadzić również w relacje z dzieckiem. A to możemy, to jest dostępne w całej Polsce. Szkoły dla rodziców i dialogi małżeńskie są wszędzie. Pani Elżbieto, bardzo dziękuję. Pani Elżbieta Łozińska, jak Państwo wklepiecie do internetu, znajdziecie ją we Wrocławiu, a reszta niech szuka w całej Polsce pomocy dla siebie. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za obecność w naszym programie. Wszystkiego dobrego, dobranoc. Proszę Państwa, rozmawiamy o tym, jakie mamy pomysły na życie naszych dzieci, jakie mogą być konsekwencje tego typu pomysłów. Zapraszam Państwa, po przerwie będę nadal na Państwa czekał. No dobrze, proszę Państwa, jeśli, bo pięknie z panią Elżbietą mówiliśmy o tym, co trzeba zrobić, ale co się dzieje, kiedy tego rodzice nie zrobili i wtłoczyli w dziecko własne pomysły na życie? Jakie to może mieć konsekwencje w życiu dorosłym? Czekam na Państwa historię. Z badań wynika, że co piąty uczeń w Polsce z powodu stresu w szkole bierze środki uspokajające. Przed maturą ta liczba zwiększa się. Nie można więc nie zadać pytania, skąd się to bierze. A i odpowiedź jest banalnie prosta. Dzisiejszy świat stawia nadludzkie zadania. Już najmłodsze dziecko ma zaplanowaną karierę. Tylko gdy dorasta, często okazuje się, że kariera zaplanowana przez rodziców nie odpowiada ich dzieciom. Jakie państwo mają doświadczenia? Telefon, mail i Skype nieustannie pozostają do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do rozmowy. No właśnie, a potem dziwimy się, że dzieci uciekają w jakiś swój świat, że dzieci zaczynają robić jakieś dziwne rzeczy. Dziwimy się, że dzieci spędzają coraz więcej czasu przed komputerem, bo tam jest świat, w którym czują się bezpiecznie, bo wchodzą w środowisko, którego my nie akceptujemy i zaczynają się wtedy, no właśnie, a takie sytuacje, które są tylko pogłębieniem tego, co nawet nie prowadzi w ogóle do jakiegokolwiek spokoju. Jest z nami pani Maria. Pani Mario, witam panią, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy. Księdzu i wszystkim słuchaczom. Na wstępie chciałabym bardzo serdecznie podziękować za bardzo... Pani Mario, będzie nam się ładniej, nie ładniej na pewno, a może ładniej nawet, lepiej rozmawiać, jak pani przyciszy telewizor. Tak. No więc bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniały, pouczający, bardzo mądry program. I na wstępie powiem, że jestem bardzo zdenerwowana. I a czym pani Mario, pani się zdenerwowała? Mam bardzo wielkie przeżycia. Mhm.
I właśnie nie tak jak konsekwencje, właśnie nie mam jakby sposobu na ten temat, natomiast mam prośbę wielką, jakby nawet pomoc chciałabym uzyskać ze względu na to, że właśnie to chodzi o to dorosłe życie mojej córki. Jesteśmy małżeństwem od 40 lat, mam 3 córki, wszystkie wyszły za mąż i teraz mam problem z jedną średnią córką, która ale to właśnie... pani ma problem, czy dorosła córka ma problem, oni bo to mają jest różnica. Problem. No właśnie. Oni mają a jaki problem. Pani ma problem? Rzucają na mnie. Właśnie wczoraj córka mi oświadczyła, że mają zamiar się rozchodzić. To no jest więc... cały czas ich problem. Jaki pani ma problem? Ich. A pani jaki ma problem? Ja mam ten problem, że córka mi wczoraj oświadczyła, że problem, to znaczy oni mają problem, ale zarzuciła mi, że bo to przez ciebie, mamusiu, bo ty kazałaś mi brać ślub. Było to 10 lat temu. I tak było? To znaczy ja nie kazałam, ale proszę księdza, tak w życiu bywa. Ileż można chodzić ze sobą, ile można poznawać się i tak dalej. Więc no po prostu w trosce o... Czyli miała pani pomysł na ich o życie. O wiarę, prawda, jak to jest w naszym życiu małżeńskim, chrześcijańskim, więc mówiłam albo tak, albo tak. Pani Mario, a jak się pani z tym czuje, że dzisiaj córka po 10 latach mówi, mamo, miałaś pomysł na moje życie i zobacz, moje życie się rozpadło przez ciebie. Jak się pani z tym czuje? No strasznie źle. Mhm. Dlatego rano... A to może być prawdziwa informacja? Pani jest w stanie ją przyjąć? No ja nie mogę jej przyjąć, bo mi serce pęka. Dobra, niech pęknie, bo pod tym pęknięciem i pod tą złością na córkę pewnie jest również przyznanie się do winy i kwestia porozumienia. Wie pani, bo to jest trochę tak, że to jest ten moment, w którym warto to zobaczyć, bo jej uczucia prawdopodobnie są prawdziwe w tym momencie, tak? Bo naprawdę dzieci liczą się czasami ze zdaniem rodziców bardzo mocno, mimo że nawet w to nie wierzymy. I to jest ten moment, który jest bardzo ważny, żeby sobie uświadomić. Ja rozumiem, że to jest trudna sytuacja, bardzo trudna, kiedy trzeba się przyznać do tego, że coś się wydarzyło, a ja zaingerowałam w coś, co nie powinnam. Pewnie, że wie pani, to pod tym się kryje jeszcze wiele innych wątków i też nie można obarczać na przykład pani do końca winą, że bo ona była dorosła wtedy, prawda? Oczywiście. Więc wie pani, no to jest też tak, że być może w tych emocjach dzisiaj ona tak mówi, ale to myślę, że te emocje opadną i dojdziecie do porozumienia. Ważne, pani Mario, niech pani się nie zamyka na córkę, niech pani się na nią nie gniewa, niech pani też do końca w tym momencie nie bierze odpowiedzialności, wyłącznie, tylko niech poczeka, co z tego będzie, a serce niech popęka, naprawdę z tego coś dobrego wyjdzie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za ten przykład, proszę państwa, bo no właśnie ta granica, gdzie ona jest? Czy to jest tak, że rodzice mają pomysł, bo pani Maria powiedziała, używała takich argumentów, ile można chodzić, a ile to wy będziecie przedłużali. I wiecie państwo, jest coś takiego, że ci młodzi ludzie, czując ten nacisk, jest takie pytanie w czasie protokołu małżeńskiego, kiedy spisuje się te dokumenty małżeńskie, czy ktoś was nie naciska, tak? Czy nie ma nacisku? No i ostatnio miałem taką parę, która przyszła z mamusią i mamusia stała przed kancelarią, oni u mnie siedzieli. Ja mówię, słuchajcie, no trochę zażartowałem z nimi, ale mówię, kiedy doszliśmy do tego pytania, nie przyjmuję do wiadomości tego, że nie ma nacisku i szczególnie do tego chłopaka, to była jego przyszła teściowa, mówię, chłopie, tam teściowa stoi, a ty mi mówisz, że nie ma nacisku. Uśmialiśmy się trochę z tego, ale ja im uświadomiłem problem, że to jest coś tutaj nie tak, tak? Że ja rozumiem te nadgorliwe mamusie, które chcą w tym momencie uczestniczyć we wszystkim, prawda? Ale to jest też tak, że gdzie jest ta granica, w której my się godzimy na ich warunki, my się godzimy na to, gdzie będziemy żyli, jakie będzie wesele, kogo zaprosimy. Czy to już jest moment chcianego dziecka, to znaczy ja chcę wszystko dla ciebie dobrze, a nie pytam cię o to, co jest dla ciebie dobre. Pani Barbaro, halo? Tak, szczęść Boże. Kłaniam się, szczęść Boże. Ja chciałam właśnie nawiązać do poprzedniej rozmowy i u mnie sytuacja jest dokładnie odwrócona. Mój syn żenił
uczył się, no, bo zmuszała go do tego sytuacja i przyjęłam to. Wszystko, co właściwie w życiu przyjmowałam, zgadzałam się z tym, pomagałam im całe życie i akceptowałam ich ułożenie sobie życia. Przyszedł moment, że synowa zaczęła układać sobie życie po swojemu na nowo. W tej chwili jest taka sytuacja, że dzieci już dopominają się rozwodu, bo jest no koszmarne trochę to życie ich. Te dzieci są już duże. Jest 18-latek i 14-latek. Syn jest... A za co pani siebie wini, pani Basiu? Już zaraz wytłumaczę. Syn jest w sytuacji też takiej, że już mu jest z tym ciężko. To już trwa ponad 3 lata. Ja natomiast uświadomiłam mu w pewnym momencie, że słuchaj, rób wszystko, żebyś się nie rozwiódł. Rób wszystko, żeby to małżeństwo twoje przetrwało. No i ponieważ nie potrafił zrobić nic więcej, jak tylko jakby się usunął trochę na bok, żeby na to nie patrzeć. I to trwa, tak to trwa i trwa. No, a z kim, jest trochę taka niezdrowa, bo ja widzę, atmosfera. No tak, ale pani chwili, jest z tym źle, a nie, może nie im. Nie, właśnie w tej chwili jest wszystkim źle, a ja właśnie mam takie poczucie winy, że być może zmusiłam go do tej sytuacji. Może to nie jest jego decyzja, może jego wiara nie jest aż tak, tak dojrzała, żeby poprzez wiarę, z powodu wiary i jakiejś takiej moralności chrześcijańskiej. A ile syn ma lat? No i ja się już pogubiłam. Ile syn ma lat? No, syn ma 40 lat. No to dajmy mu mieć wiarę, dajmy mu już podejmować decyzję i proszę za niego się nie martwić. To taka moja dobra rada. I nie. I nie brać na siebie odpowiedzialności za niego i nie doradzać mu. Wie pani, to jest pani zdanie i pani ma prawo mówić, tak? Pani ma prawo mówić, synu, walcz, bo to może jest kryzys, ale nie martwić się tym, że teraz pani mówi taką rzecz, że ja się martwię, że on może mnie posłuchał i może zostawić. To jest dorosły facet. Tak. To jest człowiek, który musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie, a matka ma być tą osobą, która go będzie wspierała. No i tak się stara. Więc niech mówi prawo, co czuje, jak myśli i okej. Dziękuję pani Basiu bardzo serdecznie. No proszę państwa, wchodzimy w tą granicę rzeczywiście fajną, dorosłych ludzi. Ja w tych dwóch telefonach chciałem państwu uświadomić, że gdzieś ta granica jest, bo cały czas panie traktujecie swoje dzieci jak takie nastolatki. Pani Bato. Szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. Ja chciałam powiedzieć, żeby rodzice zrozumieli jedną rzecz. Ja miałam to szczęście zrozumieć, że nie rodzimy dzieci dla siebie, tak? Że dzieci nie są naszą własnością. Że zawsze pani tak myślała? Jak byłam już w ciąży. Mhm. Ja muszę powiedzieć, że moja córka zmarła, miała 16 lat w styczniu, ale mogę powiedzieć, jak... Chciałam powiedzieć właśnie, że praca nad dzieckiem zaczyna się od malutkiego dziecka. Że to nie jest tak, rodzice mają pretensje, jak dziecko jest nastolatkiem, że nie chce rozmawiać i tak dalej. Ja na przykład, myśmy wprowadzili z mężem taką zasadę, że od małego dziecka rozmawiało się na wszystkie tematy. Mhm. Mówiło się, że dziecko może przyjść w każdej chwili z każdą rzeczą, że jeżeli ktokolwiek będzie mówił, że nie mów coś mamie czy tacie, tak, bo tata będzie zły, czy mama będzie zła. Nie, uczyliśmy jej prawdomówności i takiej przyjaźni, tak? Ona w sumie, myśmy w domu stworzyli taką przyjaźń między rodzicami a dzieckiem. To, co pani Elżbieta dzisiaj mówiła, bardziej komunikację i umiejętność tego, że dziecko było otwarte. Ale ja chcę panią zapytać, jak już jest pani z nami, przecież pani miała na pewno oczekiwania wobec własnego dziecka i dzisiaj pani mówi, moja córka umarła. Czy to jest łatwe znosić coś takiego? Znaczy ja powiem tak, że ja po prostu gdzieś tam czułam zawsze, że ona jest innym dzieckiem. Ja jestem, my jesteśmy rodziną katolicką. Ona od małego dziecka bardzo, co teraz jak sobie pomyślę, popatrzę na 3-letnie dziecko na przykład, tak? Moje dziecko 3-letnie budziło mnie o 4 w nocy i pytało się, czy jest już czas na roraty, tak? Taki przykład daję. Czy jak była pielgrzymka Jana Pawła II,
ona szła na piechotę jako 3,5-letnie dziecko, tak, z dzielnicy, nie nosiliśmy jej na rękach. Po prostu gdzieś tam czułam, że jest w rozumowaniu innym dzieckiem. Ale chciałam nawiązać do tematu takiego, że kiedy nastąpiła choroba, bo ona zachorowała na białaczkę, 13 miesięcy chorowała, że nie było czegoś takiego, że ona się zamknęła. Ona z nami rozmawiała. Obawy o śmierć, tak, o wiarę, o jakieś tam wątpliwości miała, tak myśmy tłumaczyli. I była na przykład zaskoczona tym, że dzieci przychodziły do szpitala, tak, no już prawie dorastające dzieci, tak, i nie wiedziały w jakim miejscu się znajdują. Nie wiedziały, na jaką chorobę było, chorują. Dla niej tak, że dla niej to było, ona mówiła do mnie, mamo, no jak no wchodzą, widzą dzieci, nie wiedzą, że są chore. I właśnie chciałam podkreślić, że to jest taka wspólna praca rodziców i dziecka. Pani Basiu, bardzo pani dziękuję, bo powiedziała pani w kontekście bardzo ważnej swojej życiowego doświadczenia ważnego i no niesamowite. Bardzo dziękuję pani za tą wiarę, za to, że pewnie świetnie i wspaniale doprowadziliście tą swoją córkę do tej granicy, której przekroczyć nie możemy. Panie Krzysztofie, witam pana. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nikt nas nie uczył tworzenia relacji międzyludzkich. Nasi rodzice nie potrafili nam przekazać właściwych zachowań. Mało tego, jest coś takiego jak fałszywe wzorce zachowań. I fałszywe wzorce tworzenia, fałszywe poglądy na temat tworzenia wzorców relacji międzyludzkich. Lansowane częściowo przez mass media, przez różne subkultury. Które... I można się w tym wszystkim pogubić, nie? Bardzo. A młodzi ludzie nie mają możliwości rozeznania, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. I tu leży jakby problem. Najważniejsze. To więc jak gdyby podsumowanie tego, co pan mówi, jeśli dom nie jest miejscem, w którym da się rozeznać, co jest dobre, a co nie, no to, to tragedia gotowa, nie? Dokładnie tak. Bardzo... Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Nasi rodzice też nie mieli wzorców relacji. Też nie potrafili stworzyć właściwych relacji między dziećmi, a rodzicami. To odwołam się do pana. Jak się to przekłada na pana życie dzisiaj? Jest panu trudniej? To znaczy tak, ja miałem to szczęście, że jakby od dłuższego czasu w moim życiu się to przejawia. Ja pewnych rzeczy doświadczałem. Jakby nauczyłem się pewnych wzorców zachowań, tworzenia wzorców relacji od ludzi, którzy potrafili to zrobić. I dzięki temu no, egzystuje i nasze jakby relacje z moimi dziećmi są, przynajmniej mi się wydaje, że są czyli, inne i właściwe. Panie Krzysiu, mówię pan bardzo ważną rzecz. Zainwestowałem w siebie, mimo że nie miałem tego wzorca, czyli nie szedłem jak gdyby z tym bagażem nieumiejętności, tylko odczułem potrzebę nauczenia się tego. Raz, ponieważ ja się jakby zawodowo zajmuję naprawą relacji międzyludzkich, jest mi to po prostu łatwo. O, wie pan, czasami można zawodowo to robić, a prywatnie nie umieć. To znaczy, ja uważam, że po owocach pewne rzeczy się jakby poznaje i doświadczenia w rodzinie i jakby reakcje i sposoby jakby odreagowania dzieci w rodzinie na pewne historie, które się zdarzają nam. No to jest jakby efekt końcowy i po tym poznajemy, czy pewne rzeczy są właściwe, czy są dobre, czy są złe. Panie Krzysiu, bardzo panu dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie, ale dziękuję za ten przykład również, bo proszę państwa, bywa tak, że to doświadczenie braku w dzieciństwie może owocować w życiu dorosłym zwiększoną potrzebą poznania czegoś, nauczenia się. I bywa tak, że czasami tak narzekamy, że ktoś wyszedł z tego dzieciństwa taki poraniony, ale mamy równocześnie przykłady, że to poranienie czasami motywuje do szukania czegoś, co będzie realizacją siebie i właśnie znalezieniem, tak jak pan Krzysztof powiedział. Jest z nami pani Ewa. Pani Ewo, witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy. Bardzo, bardzo mi miło, że się dodzwoniłam. Chciałam powiedzieć, że mam trójkę dzieci. Wiadomo, dwójka to była taka realizacja, że każdy musi mieć tam dwójkę dzieci, chłopiec, dziewczynka
i pojawiło się trzecie dziecko i można by powiedzieć, czy to było chciane, czy niechciane. Mhm. I w pewnym momencie mąż mi uświadomił, jak ja spojrzę temu mojemu dziecku w oczy, jeżeli bym cokolwiek innego myślała. Mhm. I dzisiaj po tylu latach mogę powiedzieć, że to jest największy skarb nasz. Najbardziej emocjonalnie z tym z nim związana, ale... Ale nie uwiązana do niego? Nie, w żadnym wypadku. Mhm. Chciałam właśnie o tym powiedzieć, że nie pracowałam, wychowywałam te moje dzieci. Chciałam widzieć każdy ich krok, każde osiągnięcie i to dzisiaj procentuje. Mhm. To dzisiaj procentuje tym, że ja mogę powiedzieć, że nie wybierałam, kształtowałam drogi moich dzieci, jedynie moim dzieciom, ja i mój mąż, w jakiś sposób staraliśmy się pomóc w wyborze. Wiedzieliśmy, jakie oni są. Ale naprawdę nie miała takiego pani momentu, że ja wiem lepiej i tak jak gdyby intuicyjnie spróbuję mu narzucić coś, bo nie wiem, on taki głuptasek, jeszcze nic nie wie. Nie w tym sensie, że jest głuptasek, tylko my wiemy więcej. My wiemy lepiej. Ale nie my wiemy lepiej, co dla was jest lepsze, tylko co jak gdyby się bardziej sprawdzi. Mhm. Ale w pewnym momencie oczywiście to w jakimś momencie, kiedy już te dzieci są trochę dorosłe, to zaczął się jak gdyby dialog. Mhm. I w tym momencie my staraliśmy się im pomóc w wyborze jakiejś tam drogi życiowej. Udało się? Jest pani szczęśliwa z wyborów, które dzieci dokonały? No szczerze mówiąc, tak nie aż tak do końca, ale wiem, że to jest ich wybór. Aha. Myśmy im w jakiś sposób i my ten pomagali. Wybór akceptujemy. Tak? No też tak nie do końca, ale w sumie mówimy, że to jest ich wybór i każdy... Bardzo dziękuję, tu postawmy kropkę, dlatego że chcę się właśnie na tym wątku zatrzymać. Bardzo pani dziękuję, bo doszliśmy do momentu, kiedy ja panią przycisnąłem do muru i okazuje się, że pani już zaczyna mówić tak. No nie do końca to akceptujemy, to jest wasz wybór, ale to wy będziecie szczęśliwi. Czy to jest naprawdę akceptacja? Czy w tym momencie może dziecko się w pełni realizować, wiedząc o tym, że jednak rodzice się nie zgadzają? Czekam na państwa historię i doświadczenia, kiedy wyście doświadczyli nieakceptacji tego, co w waszym życiu zrobiliście przez własnych rodziców i dzisiaj to przynosi naprawdę tragiczne konsekwencje w waszym życiu. Może są takie osoby, które zechcą nam o tym opowiedzieć, ale to już po przerwie. Zmarnujesz sobie życie, grzmią rodzice, gdy dziecko nie idzie drogą przez nich zaplanowaną. To moje życie. Zrobię z nim, co zechcę. To typowa odpowiedź młodych ludzi. Czy jesteśmy w stanie tak pokierować życiem naszego dziecka, byśmy wspólnie nie musieli narażać się na stresy i kłótnie? By zachowując autonomię młodego człowieka i rozumiejąc troskę rodziców, doprowadzić do najlepszego z możliwych wyjść? Państwu się to udało? Czekamy na Państwa telefony. 22 453 57 75. Maile rozmownica@religia.tv i połączenia na Skype'ie rozmownica.religia. Niesamowitego maila dostałem i chcę Państwu go przeczytać. Jestem mamą trójki dzieci, każde kochane inaczej, ale z całego serca. Syn po pierwszym semestrze zrezygnował ze studiów. I po mojej akceptacji tej decyzji powiedział mi: mamuś, ja na te studia poszedłem tylko dlatego, żebyś się nie złościła. Syn zaczął podejmować samodzielne decyzje. Nie wszystkie mi się podobają, ale je akceptuję. Gorzej ze znajomymi, którzy komentują, że ja się na to godzę, czy zgodziłam, przechodzę ponad tym. Bardzo dziękuję za tego maila, bo proszę Państwa, no właśnie, w momencie, kiedy coś takiego się stanie, że wali nam się świat w naszych wyobrażeniach, a my mówimy: chłopie, masz 20 lat i wiesz co, trudno mi to zaakceptować, ale to akceptuję. To usłyszymy czasami taką prawdę, która nas zwali z nóg, bo to jest bardzo ważne.
dorosły facet idzie tylko dlatego, że mamusia się nie złościła. Gdzieś w tej świadomości dorastających ludzi czasami właśnie taki odbiór nas jest. I ja mam nadzieję, że to, co pani dała swojemu dziecku, nie mogę nazwać pani po imieniu, bo nie mam podpisu, ale to, co pani dała w tej akceptacji, ja myślę, że to po tych przejściach takiego uwolnienia się trochę syna z tego w tym samodzielnym decydowaniu na pewno pozwoli na to, żeby on był bliżej, żebyście w ogóle byli bliżej. Pani Mario, witam panią. Dzień dobry. Jestem 62-letnim dzieckiem niechcianym i wiem, że moja mama mnie usuwała. No, mimo że już jestem tak stara, to jednak całe życie jest mi ciężko. Mhm. A jak pani życie wyglądało? Jest pani dzisiaj szczęśliwa? Chyba nie. Mhm. I chyba, no, nie umiem sobie tego życia ułożyć. Mam swoje własne dziecko, które bardzo kocham. Tylko jedno mi Pan Bóg dał. No i tak już żonaty. No i tak powolutku, tak bym to określiła. Jest mi bardzo ciężko, smutno. Moje rodzeństwo nie akceptuje moich żadnych praw, mimo że rodzice już nie żyją wiele lat, to żadnych praw jako dziecka, że miałam rodziców po prostu. Co nie byłam głodna, nie byłam brudna, ale nie byłam kochana. Pani Mario, a co z tym zrobić? Dziś. To nie jest za późno. Ja wiem, że zmiany powinnam dokonać w sobie, ale chyba nie potrafię. Wie pani co, taka droga, która myślę, że jest ważna, to jest przebaczenie i za tą całą otoczką złości, która tam jest, pretensji, tego poczucia, że pani naprawdę została skrzywdzona. Jak pani się przez to przedostanie, to wie pani, co tam pani znajdzie? Ja próbuję to zrobić. Ale wie pani, co pani tam znajdzie? Miłość Boga? Znajdzie pani tam miłość. Także ale do rodziców i proszę się przez to przebić, ja naprawdę. Ja swoich rodziców chyba bardzo kochałam i kocham. Tak, ale to chodzi o taką miłość, która uwolni panią z tego wszystkiego, co pani w sobie nosi, zasłużonego. Pani ma prawo do nich mieć pretensje. Nawet tylko trzeba sobie z tym umieć dać radę. Większą pretensję mam do mamy, bo tata o tym nie wiedział w ogóle. Ale moje rodzeństwo mi nie pozwala o tym zapomnieć. Pani Mario, dziękuję pani, bo wie pani, to jest taki moment, w którym też ja nie chcę się wymądrzać, bo to jest moment wielkiego cierpienia człowieka, więc chciałbym pani też powiedzieć, proszę poszukać swojej drogi, ale proszę nie ustawać. Proszę w tym nie ustawać, żeby nie było takiej sytuacji, w której mam 62 lata, co ja mogę w życiu już zmienić? W takim zgorzknieniu trwam. Najstarsza moja pacjentka miała 75 lat. Także mam takie pacjentki, już nie będę się teraz przyznawał, po ile mają lat, i które naprawdę w swoim życiu dokonują fenomenalnych zmian. Jestem tego świadkiem, potwierdzam i zachęcam do tego, żebyście państwo tymi kategoriami myśleli, że każdy moment życia jest dobry na zmianę. Proszę państwa, ten dzisiejszy temat, mam pomysł na twoje życie, jest tematem tak rozległym i tak wiele zawierającym wątków, ale dzisiaj to rozróżnienie dziecko chciane, które tak bardzo nam się fajnie kojarzy, okazuje się, że może być pomysłem na życie naszego dziecka, które uczyni z jego życia koszmar. Myślmy o tym, żeby akceptować nasze dzieci, żeby próbować oczywiście nie godzić się na zło w ich życiu, ale żeby tą akceptacją, bezwarunkową miłością, przede wszystkim dobrym wglądem w siebie, pomagać naszym dzieciom wtedy, kiedy te decyzje, które oni złe w życiu podjęli, wrócą do nas i naprawdę będą nas pytali o to, co ze swoim życiem zrobić, by było ono lepsze. Spróbujmy dzisiaj, po tym, co usłyszeliśmy, co państwo powiedzieliście, za co bardzo dziękuję, spróbujmy przystanąć, pomyśleć, zastanowić się, może czasami wrócić nawet do swojego dzieciństwa i pomyśleć, co potrzeba zrobić ze swoim życiem, żeby dzisiaj poczuć siebie i odnaleźć tą radość życia. Niech to będzie taka zachęta dla nas wszystkich, bez względu na to, czy jesteśmy rodzicami, czy jesteśmy dziećmi, czy mamy lat 20, czy mamy lat 80. Ta satysfakcja życia naprawdę jest potrzebna. Dziękuję państwu, bo te wasze telefony, ta wasza obecność, to, co mówicie, to jak nam przedstawiacie
się szczerze bardzo, to wszystko, co się dzieje na dany temat, jest chyba największą siłą tego naszego programu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę dobrej nocy. Dziękujemy za udział w programie. Zapraszamy oczywiście na jutrzejsze spotkanie z ojcem Wojciechem Jędrzejewskim, który proponuje rozmowę o wierności. Dobrej nocy więc i do jutra.